Cześć. Witamy na kanale Życiowe Ścieżki. Miłego oglądania. Kolejka u ginekologa zmniejszyła się. Dwie kobiety czekały na swoje wizyty, a jedna siedziała na uboczu, wpatrując się w pustkę. Obok niej przechodził personel szpitala i inne pacjentki. Ona jednak nie zwracała na nikogo uwagi. Po wyglądzie tej kobiety trudno było określić jej wiek. Na pierwszy rzut oka nie mogła mieć więcej niż 35 lat. Ale w jej oczach było wielkie zmęczenie życiem, co jest rzadkością w tak młodym wieku. W rzeczywistości miała zaledwie 37 lat. Kobieta miała na imię Jadwiga. Była średniego wzrostu, trochę nerwowa, ale to jej pasowało. Długi bob okalał piękną twarz z atrakcyjnym dołeczkiem na brodzie i piegami rozsianymi po policzkach i nosie. Jej oczy były zielone, ale niegdyś jasny kolor wyblakł z biegiem lat. Teraz oczy Jadwigi lśniły łzami, które w każdej chwili mogły się polać. Wszystko w porządku? Wysoka kobieta w białym szlafroku podeszła do niej i spojrzała na nią współczująco. Nie, nic mi nie jest. Zdawała się przełykać grudę w gardle. Spojrzała na kobietę, która podeszła. Jesteś pewna? Przynieść ci trochę wody? Kobieta nie chciała się poddać. Nie, dziękuję, lepiej już pójdę. Jadwiga wstała i szybkim krokiem udała się w stronę wyjścia. Nie chciała odpowiadać na żadne pytania. Nie chciała niczyjej pomocy. Chciała być sama. Dzień zaczął się ekscytująco. Jadwiga miała umówioną wizytę u ginekologa, aby sprawdzić stan swojej ciąży. Pierwszy trymestr to najbardziej niebezpieczny czas. W tym okresie wszystko może się zdarzyć. Jadwiga wiedziała o tym lepiej niż ktokolwiek inny. Już dwa razy w ciągu ostatnich dwóch lat budziła się z takimi samymi emocjami. Dwa razy przychodziła do przychodni na pierwsze badanie i dwa razy widziała zatroskaną twarz lekarza, który w całkowitym milczeniu wpatrywał się w monitor ultrasonografu. Dziś Jadwiga znów przyszła do znajomego gabinetu i położyła się na znajomej kozetce. Ale co tam jest? Nie mogła już spokojnie czekać na odpowiedź. Nie mogła znieść spojrzenia na zatroskaną twarz lekarza, którego już tak dobrze znała. Jadwiga, niestety ciąża zamarła. Lekarz nadal wpatrywał się w ekran monitora, ale Jadwiga wiedziała, że to nie może być pomyłka. Teraz, gdy szła ulicą i analizowała swoje życie, trzecia porażka wydawała jej się oczywistym schematem. Zawsze tak było. Jeśli czegoś bardzo chce, nigdy się to nie spełni. Pomyślała Jadwiga, odczuwając pewnego rodzaju przyjemność z użalania się nad sobą. W ciągu ostatnich kilku lat bardzo się zmieniła. Pragnienie posiadania dziecka doprowadzało ją do szału. Mąż starał się ją wspierać na wszelkie możliwe sposoby, ale i to nie pomagało. Z zazdrością patrzyła na swoje przyjaciółki, które miały więcej niż jedno dziecko. Nie dało się słuchać ich opowieści o sukcesach ich dzieci. Z tego powodu zerwała kontakt z większością znajomych. W jej kręgu pozostała tylko Edyta, która rozumiała uczucia Jadwigi i nigdy nie podkreślała, że ma córkę. Mąż Jadwigi również pragnął dziecka, ale nie potrafił nawet w połowie tak mocno odczuwać bólu żony. Miał na imię Henryk i pracował jako chirurg w miejskim szpitalu centralnym. Nawet jego praca i znajomości nie były w stanie pomóc ich rodzinie zostać szczęśliwymi rodzicami. Jadwigę konsultowali najlepsi ginekolodzy w mieście, ale wszystko na próżno. Nikt nie potrafił zrozumieć, co było przyczyną zamrożenia wszystkich jej ciąż. Wracając do domu po kolejnym badaniu, Jadwiga cieszyła się, że męża nie ma w domu. Nie chciała po raz trzeci powtarzać tych samych słów. Jadwiga rozejrzała się dookoła. Jeszcze rano wychodziła z mieszkania zaniepokojona, ale pełna nadziei. A teraz? Jej wzrok przykuła stojąca na półce w salonie fotografia ze ślubu z Nebgukiem, podeszła i przyjrzała się jej. Od tego szczęśliwego dnia minęło 10 lat, a czas zdawał się nie robić nic innego, jak tylko pracować nad nią. Przynajmniej tak jej się wydawało. Henryk ze zdjęcia i Henryk, który wracał wieczorem z pracy, niewiele się od siebie różnili. Był bardzo dostojnym mężczyzną. Jego duże szare oczy, gęste rude włosy i mocny podbródek sprawiały, że Henryk był niesamowicie przystojny. Taki mężczyzna po prostu nie mógł mieć dzieci. Jadwiga odłożyła zdjęcie i rozpłakała się. Henryk wrócił do domu wcześniej niż zwykle. Odwołano dwie zaplanowane operacje, a on spieszył się do ukochanej żony. Pobiegł do sklepu i kupił kwiaty. Skoro do mnie nie zadzwoniła, to wszystko jest w porządku. Pomyślał z nadzieją. Pierwsze dwa razy, gdy Jadwiga dowiedziała się o poronieniach, natychmiast poinformowała o tym męża.
czuła przemożną potrzebę podzielenia się swoim bólem. W końcu on był nie mniej zaniepokojony. Tyle, że tym razem chciała najpierw przeżyć tę wiadomość sama, a Henryk popędził do domu z pełnym przekonaniem, że tym razem wszystko się udało. Szybko wbiegł po schodach, złapał oddech i otworzył drzwi mieszkania. Nikt nie wyszedł. Wszystko było ciche. Dziwne. Może poszła na zakupy? Pomyślał podekscytowany Henryk. Niepokój jednak narastał. Wszedł do pokoju i rozejrzał się. W półmroku zobaczył żonę na fotelu. Spała z podciągniętymi kolanami i głową opartą na podłokietniku. Henryk delikatnie pogłaskał żonę po głowie i położył przed nią bukiet kwiatów. Co? Jadwiga przywitała ze zdziwieniem. Przez kilka sekund próbowała zorientować się, kto przed nią stoi i gdzie się znajduje. W następnej chwili rzuciła się w ramiona męża i głośno zapłakała. Wszystko będzie dobrze. Mąż pogłaskał żonę po plecach i przytulił ją mocno do siebie. Od razu zorientował się, że nie są to łzy szczęścia, a jego samego ogarnęła tęsknota. Kiedy Jadwiga się uspokoiła, opowiedziała mężowi ze szczegółami, jak przebiegła wizyta u lekarza. A więc nie było poronienia. Ciąża po prostu zamarła. Tak, teraz ja też muszę się poddać aborcji. Nie zniosę tego dłużej. Jestem wykończona. Co jest z nami nie tak? Czy nie zasługujemy na szczęście? Jadwiga była gotowa rozpłakać się ponownie, ale powstrzymała się. Oczywiście, że zasługujemy. Nie wygłupiaj się. Tym razem jest inaczej. Nie było poronienia. Jutro porozmawiam z lekarzami. Może to im coś powie. Nie wierzę już w nic. Tylu lekarzy mnie badało i nic. Jak myślisz, co im powie nasza trzecia porażka? To wciąż ważne. Porozmawiam z kolegami. Proszę bardzo. Ja chyba pójdę się położyć. Spojrzała na męża i poszła do sypialni. Od tego momentu zdrowie psychiczne Jadwigi pogarszało się. Stała się neurotyczna. Potrafiła zdenerwować się byle drobiazgiem, doprowadzić się do histerii, a potem przez cały dzień chodzić bez emocji. Henryk próbował pocieszać żonę, ale to jej nie pomagało. Z każdym dniem Jadwiga coraz bardziej oddalała się od męża. Zaczęło jej się wydawać, że nie ma z nim nic wspólnego, że nie rozumie jej uczuć. Henryk coraz bardziej pogrążał się w rozpaczy. Czuł, że traci żonę, ale nie mógł nic zrobić. Szczęśliwe życie rodzinne było gdzieś w przeszłości. Codzienne łzy żony doprowadzały Henryka do szału. Zaczął też wyżywać się na wszystkich. Kilka miesięcy po tym zdarzeniu Jadwiga postanowiła spotkać się z przyjaciółką, tą samą Edytą. Nie widziały się od dłuższego czasu. Jadwiga nie chciała się z nikim spotykać, ale teraz poczuła nagłą potrzebę spotkania się z przyjaciółką i podzielenia się z nią swoimi przeżyciami. Edyta miała niesamowite wyczucie taktu. Nigdy nie dawała niechcianych rad i zawsze wiedziała, jakich tematów z kim lepiej nie poruszać. Prawdopodobnie właśnie ta cecha charakteru pozwoliła jej pozostać jedyną przyjaciółką Jadwigi. Edyta wiedziała o kolejnych nieudanych próbach macierzyństwa Jadwigi, ale starała się do niej nie dzwonić i nie pocieszać. Zdawała sobie sprawę, że to na nic i że Jadwiga odezwie się, gdy będzie gotowa. Cześć, zobaczymy się jutro. Jadwiga skręciła kabel telefoniczny w dłoniach i czekała na odpowiedź. Ale myślę, że możemy. Zróbmy to po obiedzie. Mam coś do załatwienia. Edyta nie powiedziała, że musi zabrać córkę do lekarza. Wpadnij do mnie, Henryku, jutro w wolny dzień. Okej, umowa stoi. Jadwiga cieszyła się na spotkanie z przyjaciółką. Czuła, że Edyta udzieli jej przydatnych rad i pomoże uporać się z wszechogarniającą rozpaczą. Mam dla ciebie prezent. Edyta weszła do mieszkania i wręczyła przyjaciółce pudełko czekoladek. Dziękuję. Rozbierz się i chodź do kuchni. Zrobiłam kolację. Wow, ale nakryłaś do stołu. Edyta zatrzymała się zdumiona w drzwiach kuchni. Stęskniłam się za tobą. Tak dawno się nie widziałyśmy. Pomyślałam, że wynagrodzę Cito twoimi ulubionymi potrawami. O czym ty mówisz? W porządku. Nie wygłupiaj się, chociaż nie odmówiłabym wszystkiego. Edyta uśmiechnęła się, usiadła przy stole i przysunęła do siebie talerz. Rozczarowanie życiem, rozpacz, poczucie niesprawiedliwości. To wszystko, co ostatnio czuję. Jadwiga powiedziała to na głos i poczuła się trochę lepiej. Ale nie o to chodzi. Musisz wyjść z tego stanu. Muszę. Ale miałam nadzieję, że mi pomożesz? Jadwiga spojrzała na przyjaciółkę z nadzieją. Może powinnaś odejść od medycyny konwencjonalnej. Co masz na myśli? Wiesz, znam pewną szamankę. Pomogła wielu ludziom. Może ona ci pomoże.
Henryk jest lekarzem, nie zgodziłby się na to. Nie musisz nic mówić Henrykowi. Poza tym będziesz szczęśliwy, jeśli coś w końcu zadziała. Jestem gotowa na wszystko. Jadwiga potrząsnęła głową. Ale dobrze, w takim razie sprawa załatwiona. Jak mam się do niej dostać? Wszystko załatwię. O nic się nie martw. Ona naprawdę wie, co robi. Nie mam już nic do stracenia. Jadwiga spojrzała z goryczą na przyjaciółkę. Daj sobie spokój z takim podejściem. W życiu wszystko może się zdarzyć. Nie możesz być taka przygnębiona. Trudno ci mnie zrozumieć. Mój świat rozpadł się już 3 razy. Po 2 pierwszych poronieniach jeszcze się trzymałam. Wierzyłam w najlepsze, ale teraz już nie mam siły się trzymać. Edyta powiedziała, próbując pocieszyć przyjaciółkę, że szamanka pomaga kobietom w cięższych przypadkach. Możesz iść ze mną? Zobaczymy. Postaram się. Tymczasem weź się w garść i wróć do normalności. Dziękuję. Bardzo mi pomogłaś. Jadwiga spojrzała na Edytę z wdzięcznością. Jeszcze nic nie zrobiłam. Uśmiechnęła się. Ależ zrobiłaś. Dałaś mi nową nadzieję. Cóż, jeśli naprawdę wierzysz, wszystko się ułoży. Edyta ani przez chwilę w to nie wątpiła. Gdyby to tylko tak działało, powiedziała smutno Jadwiga. Co słychać u Henryka? Jest mu ciężko. Widzę, że pogarszam jego sytuację, ale nic na to nie poradzę. No cóż, wspiera cię, stara się, obiecuje, że wszystko będzie dobrze. Jestem mu wdzięczna. Ale to wcale nie sprawia, że jest łatwiej. Jesteście rodziną. Musicie trzymać się razem, zwłaszcza w tak trudnym czasie. To DLA mnie trudne. Czuję, że on mnie nie rozumie, ale to też jego dziecko. Oczywiście, że cię rozumie. Nie odpychaj go, powiedziała mądra Edyta. Po wyjeździe przyjaciółki Jadwiga poczuła się lepiej i wróciła jej nadzieja na lepszą przyszłość. Była spokojna o wszystko, co niekonwencjonalne, o szamanów, wróżbitów i mniej lub bardziej w to wszystko wierzyła, ale nigdy nie korzystała z takich usług. Myślę, że nadszedł czas. Jeśli lekarze mi nie pomogą, pójdę inną drogą. Z tą myślą Jadwiga poszła spać. Kiedy się obudziła, była ostatecznie przekonana o powodzeniu swojego planu. Tydzień później Jadwiga pojechała. Edyta nie mogła jej towarzyszyć. Podróż była długa, ale to nie powstrzymało Jadwigi. Pragnienie posiadania dziecka było silniejsze niż cokolwiek innego. Uzdrowicielka mieszkała w małej wiosce w rozpadającej się chacie z Bali. Gdy Jadwiga weszła na ganek, jej podekscytowanie opadło. Ogarnęła ją fala i jasna pewność, że postępuje słusznie. Przez całą drogę myślała o swojej przeszłości, zastanawiając się, co zrobiła źle i za co teraz płaciła szczęściem macierzyństwa. Nie powiedziała Henrykowi, dokąd jedzie. I tak by jej nie poparł. Henryk zawsze był przeciwnikiem niekonwencjonalnych terapii, jak każdy normalny lekarz. Ale Jadwiga po prostu nie miała innego wyjścia. Wzięła głęboki oddech i mocno zapukała do drzwi. Wejść! Z głębi domu dobiegł zachrypnięty głos. Witam, jestem Jadwiga. Powinnaś być o mnie uprzedzona. Wejdź do pokoju, ale zamknij za sobą szczelnie drzwi. Jadwiga zrobiła krok do przodu i ogarnęła ją ciemność. Okna były szczelnie zasłonięte. Powietrze pachniało jakimiś ziołami. Gdy oczy Jadwigi przyzwyczaiły się do ciemności, zobaczyła otwarte drzwi prowadzące do pokoju. Przy stole siedziała stara kobieta w białym szalu. Spojrzała na nią przeszywającym wzrokiem i poruszyła bezdźwięcznie ustami. Powiedziano mi, że może mi pani pomóc. Jadwiga nie odważyła się pójść dalej. Znam twoje kłopoty. Wejdź, połóż się. Szamanka wskazała na drewniane łóżko przy oknie. Jadwiga położyła się i z niepokojem czekała na ciąg dalszy. Uzdrowicielka wstała, zapaliła świecę, po czym podeszła do Jadwigi i kładąc jej rękę na brzuchu, zaczęła odmawiać modlitwy. W ten sposób minęło około 30 minut. Jadwiga straciła poczucie czasu, gdy modlitwy dobiegły końca. Uzdrowicielka nalała trochę wywaru do szklanki i podała jej, a ona wypiła bez pytania. Smakował gorzko, a Jadwidze wydawało się, że czuje piołun. Teraz będziesz mogła począć i urodzić. Dam ci mieszankę ziołową, zapasz ją i pij 3 razy dziennie. Jak długo mam ją pić? Dopóki nie dowiesz się, że jesteś w ciąży. Dziękuję bardzo. Jadwiga zaczęła wstawać. Poczuła lekkie zawroty głowy i jeszcze przez kilka minut siedziała na łóżku. Uzdrowicielka wróciła na swoje miejsce przy stole i zaczęła przesuwać dłonią po płomieniu świecy. Ile jestem ci winna? Jadwiga w końcu oprzytomniała i szykowała się do wyjścia. Tyle, ile zechcesz, odpowiedziała dziwna kobieta. Odliczyła więc kwotę, która wydała jej się odpowiednia
i położyła ją na stoliku przed wejściem. Idź! Tylko tyle, powiedziała kobieta, nie przestając przesuwać dłonią po świecy. Jadwiga wyszła z domu. Poczuła dziwne uczucie w podbrzuszu. Nie miała już zawrotów głowy, ale czuła lekkie mdłości. Trochę się bała. Ufała Edycie i wiedziała, że nie wysłałaby jej do kogoś podejrzanego. Ale uczucie było bardzo nieprzyjemne. Jadwiga usiadła na trawie i odetchnęła. Ból brzucha stopniowo ustępował, a mdłości stawały się coraz mniej dotkliwe. Jadwiga zdecydowała, że najlepiej będzie, jeśli jak najszybciej wróci do domu. Bała się, że może zemdleć w drodze. Nic takiego się jednak nie stało. Pojechała do domu bez pomocy. Dziwne objawy już się nie powtórzyły. Po podróży do łuku Jadwigi sytuacja stopniowo zaczęła się zmieniać na lepsze. Nowa nadzieja pomogła jej zmniejszyć nerwice. Henryk cieszył się z tej zmiany, choć nie potrafił zrozumieć, co było jej przyczyną. Kilka miesięcy później Jadwiga ponownie poczuła te same objawy, co po wizycie w łuku. Ale tym razem pomyślała, że może to być oznaka ciąży i umówiła się na wizytę u lekarza. Henryk spotkał się z Jadwigą w szpitalu i pojechał z nią do znajomego ginekologa. Przyjęto ich bez kolejki. Jadwiga drżała, kładąc się na kozetce. Gratuluję. Jesteś w ciąży, 8. tydzień. Jest pani pewna? Jadwiga bała się uwierzyć w to, co słyszy. Jestem pewna, można posłuchać bicia serca. Czy widać jakieś nieprawidłowości? Henryk był bardzo niespokojny. Nie chciał się ekscytować przed czasem. Nie widzę żadnych problemów, ale biorąc pod uwagę wcześniejsze doświadczenia, nalegam na hospitalizację. Jadwigo, lepiej, żebyś była teraz w szpitalu, pod stałą kontrolą lekarską. Mniejsza szansa na wypatrzenie ewentualnego problemu. Zgadzam się na wszystko, odpowiedziała stanowczo. Dobrze, idź do domu, spakuj się i jutro rano będę cię oczekiwał na izbie przyjęć. Jadwiga była szczęśliwa. Zdawała sobie sprawę, że tym razem wszystko może się zdarzyć. Przecież już 3 razy jej szczęście zamieniało się w smutek. Dni w szpitalu były długie. Henryk często odwiedzał żonę, starał się ją zabawiać na wszelkie możliwe sposoby, za co była mu wdzięczna. Relacje między małżonkami znacznie się poprawiły. Szczęśliwa Jadwiga obdarzała męża miłością i czułością. Wspólnie oczekiwali na przyjście długo wyczekiwanego dziecka. Ciąża przebiegała prawidłowo, a najbardziej niebezpieczny pierwszy trymestr był już za nimi. Jedyne, co denerwowało Jadwigę, to zakaz porodu naturalnego. Ze względu na problemy zdrowotne zaplanowano jej cesarskie cięcie w znieczuleniu ogólnym. Ale nawet to szybko przestało ją martwić, bo z każdym dniem była coraz bliżej spotkania ze swoim długo wyczekiwanym dzieckiem. I wtedy nadeszła godzina X. Od samego rana Jadwiga była podenerwowana. Za kilka godzin miała zostać przewieziona na blok operacyjny. Henryk przyszedł do żony zaraz po porannym obchodzie. Pozwolono mu zostać z nią na ostatnie godziny przed operacją. Jestem przerażony. Boję się narkozy. Jadwiga przylgnęła do męża, który głaskał ją po brzuchu. Nie bój się. Zrobiłaś wszystkie badania, miałaś pełny przegląd. Nic ci nie będzie. Przecież o czymś tu zapomniałam. Mój strach jest racjonalny, rozumiem. Mieszkam z chirurgiem, wiem wszystko. Jeszcze bardziej boję się o dziecko. A jeśli coś pójdzie nie tak? Będzie cię operował sam ordynator oddziału położniczego. Będziesz miała to, co najlepsze. Twój poród jest skazany na sukces. Henryk zachęcał żonę. Wyobraź sobie, że zaśniesz, a kiedy się obudzisz, nasze dziecko będzie już na ciebie czekało. Mam nadzieję, że masz rację. Jeśli cokolwiek stanie się dziecku, nie przeżyję tego. Nic się nie stanie. Obiecuję ci. Henryk pocałował żonę i spojrzał na zegar, by zobaczyć, że już czas. Jadwiga ożywiła się. Tak, pielęgniarka zaraz po ciebie przyjdzie. I rzeczywiście, gdy tylko Henryk wypowiedział te słowa, do pokoju weszła młoda, ładna dziewczyna i podała Jadwidze komplet ubrań chirurgicznych. Jadwiga szybko się przebrała, usiadła na wózku i odetchnęła głęboko. Henryk musiał udać się na planową operację. Zanim skończę operować, zostanę ojcem. Z tą pokrzepiającą myślą Henryk udał się na oddział. Czas dłużył się niemiłosiernie, a Henryk nie mógł się doczekać, kiedy zobaczy swoją żonę i dziecko. W końcu nadszedł koniec. Wziął prysznic i pobiegł na porodówkę. Jadwiga jeszcze nie doszła do siebie po znieczuleniu. Operacja przebiegła pomyślnie, zgodnie z oczekiwaniami i wkrótce miała dojść do siebie. Dziecko miało zostać przewiezione na oddział intensywnej terapii dziecięcej, więc Henryk tam pobiegł.
Jego syn leżał w osobnym boksie, podłączony do wielu rurek. Henryk spojrzał na ekran i zdał sobie sprawę, że coś jest nie tak. W tym momencie podszedł do niego pediatra i położył mu rękę na ramieniu. Henryku, przykro mi, ale to bardzo poważna sytuacja. Dziecko ma problemy z płucami. Nie może samodzielnie oddychać. Co można z tym zrobić? Szymon, zrobimy wszystko. Tylko uratuj mojego syna. Chirurg błagał. Ręce mu drżały. Niestety to niemożliwe. Nic nie możemy zrobić, żeby mu pomóc. W tym momencie wszystkie czujniki piknęły zdradziecko. Henryk zobaczył na monitorze, że serce dziecka przestało bić. Wszystko inne było rozmazane. Szymon chwycił zestaw reanimacyjny i próbował przywrócić dziecko do życia, ale bezskutecznie. Nie przestawaj, on musi żyć. Henryk chwycił lekarza za ramiona i potrząsnął nim gwałtownie. Jest już za późno. Nic nie możemy zrobić. Zrób to, powiedziałem. Zrób to. Henryk wydał z siebie przeraźliwy krzyk skumulowanych szlochów i udręki. Wezmę środek uspokajający. Szymon skierował się do wyjścia. Co ja powiem żonie? Powiedział Henryk. Tym razem bardzo, bardzo cicho. Czy ona to wytrzyma? Jest silna. Załatwimy jej psychologa, który pomoże jej zaakceptować to, co się stało. Szymon spojrzał na Henryka z politowaniem. Nie, ty nic nie rozumiesz. Ona tego nie przeżyje. Henryk był bardzo blady. Jakby w tym krótkim czasie postarzał się o 10 lat. Henryku, zadam ci bardzo dziwne pytanie. Proszę, nie bądź zaskoczony. Czy to DLA ciebie bardzo ważne, aby po przebudzeniu pokazać żonie żywego syna? To bardzo ważne. Jeśli tego nie zrobię, pójdzie po mojego syna. Wiem to na pewno. Henryk był zaskoczony pytaniem, ale nie rozwinął tematu. Nie zależało mu na tym. Chodzi o to, zaczął ostrożnie kolega, że dzisiaj na naszym oddziale jakaś cyganka w obserwatorium urodziła. Oczywiście poród był ciężki, nie mogła go przeżyć. Nie ma krewnych, jest sama w tym mieście. Powiedziała, że ojciec dziecka nawet nie wiedział o jego istnieniu. Miała też syna, czeka na niego sierociniec. Albo... Aleksiej zawahał się. Albo co? Mów dalej. Henryk nie do końca zrozumiał, do czego zmierza lekarz. Przecież tak długo marzyliście o dziecku. Czy nie lepiej DLA wszystkich byłoby wziąć tego osieroconego chłopca DLA siebie? Będzie mieszkał z kochającą rodziną. Nie skończy w sierocińcu. Ale cała ta procedura adopcyjna trwałaby miesiącami. Henryk potrząsnął głową. Poza tym moja żona i tak będzie musiała powiedzieć, że nasz własny syn nie żyje. Źle mnie zrozumiałeś, Henryku. Nie to sugeruję. Szymon też przeszedł na ty, choć byli przyzwyczajeni do zwracania się do siebie w ten sposób. O co chodzi? Henryk zaczął się domyślać, do czego zmierza jego kolega. Bał się jednak wypowiedzieć na głos myśli, które chodziły mu po głowie. Możemy zamienić się dziećmi. Tylko ty i ja wiemy o śmierci twojego syna. Szymon zarumienił się i zagryzł nerwowo wargi. Myślisz, że nam się uda? Henryk był bardzo podekscytowany. Teraz pielęgniarki zejdą z posterunku do gabinetu zabiegowego i będziemy mogli to wszystko błyskawicznie załatwić. Zgoda. Henryk uścisnął dłoń Szymona. Tak właśnie zrobili. Zostawienie własnego syna sprawiło Henrykowi ból. Chciał zapewnić mu godny pochówek. Chciał móc odwiedzić jego grób. Zdał sobie jednak sprawę, że o wiele lepiej DLA niego i jego żony, a zwłaszcza DLA niej, będzie trzymać się planu, który wybrał. Szymon stwierdził zgon dziecka, rzekomo urodzonego przez cygana, i poszedł załatwiać formalności. A Henryk z ciężkim sercem czekał, aż żona się obudzi. Henryk! Jadwiga otworzyła lekko oczy, jej usta ledwie się poruszały. Słabość ogarnęła całe jej ciało. Tak, kochanie, jestem! Henryk siedział przy łóżku żony od momentu przełączenia. Dziecko! Gdzie jest nasze dziecko? Jadwiga próbowała wstać, ale natychmiast się przewróciła. Leż, leż, jeszcze nie możesz wstać. Mój syn ma się dobrze. To silny, zdrowy chłopiec. Mogę go zobaczyć? Oczywiście, ale trochę później. Teraz musisz odzyskać siły. Nic mi nie jest. Proszę, pozwól mi go zobaczyć. Błagała. Kochanie, poczekaj jeszcze trochę. Za kilka godzin zostaniesz przeniesiona na oddział i zobaczysz naszego przystojniaka. Henryk bał się, że matczyne serce Jadwigi podpowie jej, że dziecko nie jest jej. Ale nie można było powiedzieć prawdy. Jak on wygląda? Jadwiga zapytała słabym głosem. Nie wiem, ale jest wyjątkowy, bardzo przystojny. Nie mogłam oderwać od niego wzroku. Jeszcze go nie widziałam, ale bardzo go kocham. Jadwiga zamknęła oczy, a jej twarz rozjaśnił radosny uśmiech.
No, odpoczywaj. Przyjdę, jak cię przeniosą z intensywnej terapii. Henryk ucałował żonę i poszedł na wieczorny obchód. Gdy wracał do pokoju żony, przeszedł go dreszcz. Wydawało mu się, że teraz wszystko wyjdzie na jaw, a ona dowie się, co się stało. Ale kiedy wszedł do pokoju żony, zobaczył ją pochyloną nad łóżeczkiem i patrzącą z miłością na dziecko. Jadwiga nie od razu odwróciła się do męża. Była zbyt pochłonięta swoim synem, prawda? Przystojny. Henryk podszedł do żony i objął ją w pasie. To nie to słowo, on jest. Jadwiga rozpłakała się. Co ty wyprawiasz? Wszystko jest w porządku. Henryk przyciągnął żonę do siebie. Jestem szczęśliwa, powiedziała Jadwiga, wycierając oczy rękawem szlafroka. Tydzień później Jadwiga została wypisana ze szpitala z dzieckiem, któremu postanowili nadać imię Bogdan. Pierwsze dni w domu upłynęły w radosnej krzątaninie. Jadwiga i Henryk przyzwyczaili się do nowej sytuacji i dostosowali swoje codzienne życie do potrzeb noworodka. Od czasu do czasu odwiedzali ich krewni, by przyjrzeć się dziecku. Wszyscy wpatrywali się w śniadą twarz Bogdana i w zamyśleniu przenosili wzrok z Henryka na Jadwigę. Henryk zdawał sobie sprawę, o czym myślą, ale nie okazywał tego. Któregoś dnia w odwiedziny przyszła matka Jadwigi, Jolanta, i ona również długo przyglądała się Bogdanowi ze zmarszczonym czołem. Jest bardzo przystojny, ale zupełnie do ciebie niepodobny. W końcu powiedziała bez ogródek. Jest w nim coś cygańskiego, a może mołdawskiego? Nie wiem, zdarza się. Wzruszył ramionami Henryk. Miałem wujka, który był śniady i czarnowłosy. Czasami dzieci dziedziczą wygląd po innych krewnych, niekoniecznie po rodzicach. A kto wie, może miałem w rodzinie cyganów. Uśmiechnął się. Ciekawe. Jolantę niezbyt uspokoił ten argument. Mamo, a kogo to obchodzi, jak on wygląda? Zobacz, jaki jest słodki. Jadwiga uśmiechnęła się radośnie. Masz rację, są różne rzeczy. I Jolanta wzięła Bogdana na ręce, uznając, że to nic w porównaniu z tym, że ma długo oczekiwanego wnuka. Edyta również przybiegła w odwiedziny, przynosząc masę dziecięcych rzeczy, które zostały jej po córce. Edyta również była nieco zaskoczona widokiem ciemnoskórego dziecka, ale przestała zwracać na to uwagę, gdy zobaczyła bezgraniczne szczęście w oczach Jadwigi. Jednak nie wszyscy krewni mieli dość małżeńskiego szczęścia pary. Dyskutowali między sobą o tym, jak bardzo Bogdan nie przypomina swoich rodziców i snuli teorie, jak mogło do tego dojść. Wyjaśnienia Henryka nie wszystkich uspokoiły. Sama Jadwiga nie przejmowała się wyglądem syna. Nie mogła się nacieszyć swoim słodkim dzieckiem. Henryk również bardzo kochał Bogdana. Nie postrzegał go jako nieswojego, niemal zapomniał o jego zastępstwie, a raczej kazał sobie zapomnieć i obdarzał go całą czułością i troską, do jakiej był zdolny. Mijały lata. Bogdan dorastał i z każdym rokiem stawał się coraz bardziej atrakcyjnym młodym mężczyzną. Był inteligentny, przystojny i bardzo miły, tak jak jego ojciec. Bogdan postanowił związać swoje życie z medycyną i zostać chirurgiem sercowo-naczyniowym. Wstąpił do instytutu i poszedł na studia z głową. Jego determinacja pomogła mu osiągnąć wielki sukces. Jako najlepszy rezydent został wysłany na szkolenie do Niemiec. Jadwiga była bardzo dumna z syna, ale nie chciała pozwolić mu wyjechać tak daleko od niej. Synu, obiecaj mi, że jak tylko będziesz miał okazję, polecisz do domu. Mamo, ale gdzie ja polecę? Oczywiście, że wrócę do domu. I ty też do mnie przylecisz. Wiesz, jak bardzo boję się samolotów. To będzie dobra okazja, żeby przełamać strach. Bogdan uśmiechnął się, patrząc matce w oczy. Bogdanowi bardzo podobało się w Niemczech. Był w szpitalu, w którym pracowali specjaliści na najwyższym poziomie. Od czasu do czasu przyjeżdżali tam lekarze z zagranicznych szpitali, aby wymienić się doświadczeniami. Pewnego dnia ze Stanów Zjednoczonych przyjechał ceniony chirurg Stanisław. Pracował w najsłynniejszej klinice w Nowym Jorku i okresowo jeździł do różnych krajów z autorskim kursem wykładów z chirurgii sercowo-naczyniowej. Bogdan dobrze znał to nazwisko, przeczytał kilka prac naukowych Stanisława, kiedy jeszcze pracował w Rosji. Pojawienie się takiego profesjonalisty bardzo zachęciło Bogdana. Miał nadzieję, że zostanie jego uczniem i zdobędzie od niego doświadczenie. Po kolejnym wykładzie Stanisława. Bogdan podszedł do niego i rozpoczął rozmowę. Witam, mam na imię Bogdan. Podziwiam twoją pracę. Szczególne wrażenie zrobił na mnie artykuł o możliwościach leczenia patologii tętnic wieńcowych. Bardzo mi pochlebia, że wciąż mogę podziwiać młodsze pokolenie lekarzy. Uśmiechnął się Stanisław. Nie ma sprawy.
Bardzo chciałbym się od ciebie uczyć. Wiem, że jutro będziesz operował. Czy jest jakaś możliwość zostania pańskim asystentem? Zawsze szanowałem tak dobrze zbudowanego i pewnego siebie młodego człowieka. Uśmiechnął się lekko chirurg. Myślę, że to możliwe. Ale muszę porozmawiać z pańskim przełożonym. Muszę zdawać sobie sprawę, komu powierzam tak odpowiedzialne stanowisko. Oczywiście. Dziękuję bardzo. Bogdan był zakłopotany, ale promieniał szczęściem. Wiedział, że jego przełożony da mu najlepszą informację zwrotną. W końcu Bogdan sprawdził się już w najlepszy możliwy sposób. Taka jest umowa. A teraz wybacz, ale muszę lecieć. Stanisław uścisnął dłoń Bogdana i poszedł załatwiać swoje sprawy. Od tego dnia Bogdan i Stanisław spędzali ze sobą dużo czasu. Znany chirurg widział w młodym lekarzu wielki potencjał i chciał mu pomóc w dalszym rozwoju. Dużo rozmawiali na tematy medyczne, a Stanisław opowiadał Bogdanowi o subtelnościach zawodu i uczył go wszystkiego, co sam umiał. Oprócz wspólnych zainteresowań, Bogdan i Stanisław byli bardzo podobni z wyglądu i każdy, kto widział ich razem, zauważał to podobieństwo. Wszyscy myślą, że jesteśmy spokrewnieni, dlatego ci pomagam. Powiedział kiedyś Stanisław i uśmiechnął się. Tak, wszyscy zadają mi to samo pytanie. Kim jest Stanisław? Pochodzę z Rumunii. Wszyscy moi krewni tam mieszkają. Ty też musisz mieć rumuńskie korzenie. Mam rację? Nie wiem dokładnie. Mój tata mówi, że miał wujka, który mógł być cyganem, ale nic więcej nie wiem. W niczym nie przypominam moich rodziców. Wszyscy myślą, że jestem potomkiem tego wujka, więc w ogóle nie jesteśmy spokrewnieni. Nie powinienem uczyć cię wszystkiego. I Stanisław roześmiał się głośno. Kilkutygodniowy pobyt w niemieckiej klinice dobiegał końca. Wkrótce miał wrócić do Ameryki. Bogdan był zdenerwowany, ale rozrzewniła go myśl o ewentualnym stażu w klinice Stanisława. Obiecał porozmawiać z kierownictwem swojego szpitala, aby Bogdan mógł kontynuować szkolenie w Nowym Jorku. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych wrócił do pracy. Po jego nieobecności było wiele rzeczy do zrobienia, które tylko on mógł zrobić. Każdego dnia zostawał w pracy do późna. Czasami musiał zostawać w klinice na noc. Pewnego dnia rozproszył go telefon. Tak, ciocia Elżbieta. Stanisław aż podskoczył z zaskoczenia i podniósł słuchawkę. Stanisław, kochanie, co słychać? Wszystko w porządku. Jestem teraz w pracy. Twoja praca wpędzi cię do grobu. Czy ty w ogóle czasem odpoczywasz? Właśnie wróciłam z podróży służbowej i mam tyle pracy, lamentowała ciocia. Cóż, to z powodu mojej nieobecności i nagromadzonej pracy. Dość o mnie, co u ciebie? Mam się dobrze. Oglądaliśmy zdjęcia, które przysłałeś nam z Niemiec. Na wielu z nich obok ciebie stoi młody mężczyzna. Kiedy go zobaczyłem, moje serce prawie wyskoczyło. Ale jeśli masz serce, dzwonisz we właściwe miejsce. Stanisław zażartował niezręcznie. A ty, jak zawsze, kochana. Ale ja mówię poważnie. Ten młodzieniec ma taką samą twarz jak twoja starsza kuzynka Weronika. Bardzo źle ją wspominam. Stanisław zamyślił się na chwilę. Zniknęła wiele lat temu, wyjechała do pracy w Rosji i od tamtej pory nikt się o niej nie dowiedział. Próbowaliśmy ją odnaleźć, ale bez skutku. Do czego zmierzasz? Nie wiem. A jeśli jest z nami spokrewniony? Nie sądzę. Rozmawialiśmy z nim o rodzinie. Jego rodzice są Rosjanami. Może w którymś pokoleniu były rumuńskie korzenie, ale na pewno nie naszej Weroniki. Nie wiem, nie wiem, zawahała się ciotka. Widzę w jego oczach coś rodzimego. Elżbieta nie chciała dopuścić do siebie myśli, że nieznajomy może być spokrewniony z Weroniką. Zostaw tę teorię, ciociu, i wybacz. Mam pracę do skończenia. Tak, rozumiem. I dzwoń często, kochanie, a jeszcze lepiej wpadaj w odwiedziny. Wszyscy bardzo za tobą tęsknimy. Dobrze, buziaki. I Stanisław odłożył słuchawkę. Po tej rozmowie serce Elżbiety było ciężkie. Czuła, że nie myliła się w swoich przypuszczeniach. Na dodatek niedawno przyszła wiadomość o śmierci jej wujka. Był bardzo bogaty, a nawet spokrewniony z obaloną rumuńską rodziną królewską. Po jego śmierci szybko rozeszła się wieść, że pozostawił testament, zgodnie z którym cały jego majątek miał trafić do Weroniki lub jej dzieci, jeśli ona już nie żyje. Cała rodzina nie mogła znaleźć spadkobiercy. Zgodnie z rumuńskim prawem, gdyby nie znaleziono spadkobiercy, cały majątek stałby się własnością państwa. Nikt w rodzinie tego nie chciał. Ciotka Elżbieta zdała sobie sprawę, że jest tylko jedno wyjście – znaleźć tego młodego mężczyznę ze zdjęcia Stanisława. Jednak nikt z rodziny nie chciał poprzeć jej pomysłu. Elżbieta szczególnie ostro pokłóciła się ze swoją siostrą Laurą.
Co ty mówisz? Żeby dać spadek pierwszemu facetowi ze zdjęcia? Czy na świecie nie ma wielu podobnych ludzi? Laura była oburzona. Nikt nie dałby mu spadku, nie będąc pewnym jego pokrewieństwa z Weroniką, ale musimy to sprawdzić. Czuję w sercu, że on ma z nią coś wspólnego. Och, to twoje serce. Jak ty to sobie w ogóle wyobrażasz? Jak go znajdziemy? Jak zaczniemy o tym rozmawiać? Laura ledwo mogła sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądać. Zaczęłabym od telefonu do Stanisława. Musi mieć jeszcze kontakty tego młodego człowieka. W porządku, rób jak chcesz. Innych opcji i tak nie ma. Laura machnęła ręką. Dokładnie tak zrobiła Elżbieta. Następnego dnia ponownie zadzwoniła do Stanisława i wyjaśniła całą sytuację. On również był bardzo sceptyczny, ale obiecał znaleźć dokładny adres Bogdana i jeszcze tego samego wieczoru napisał do swoich kolegów w Niemczech z prośbą o ustalenie dokładnych danych ich wzorowego stażysty. W tym czasie Bogdan wrócił już do Rosji, więc pracownicy niemieckiej kliniki sięgnęli do archiwów i przekazali Stanisławowi wszystkie informacje. Znając dokładny adres Bogdana, ciotka Elżbieta nie wahała się ani chwili i natychmiast przekazała go rumuńskiemu notariuszowi w celu sporządzenia oficjalnego wniosku. Ponieważ sprawa była pilna, wniosek został wysłany listem poleconym w trybie pilnym i po kilku dniach dotarł na miejsce. Bogdana obudziło natarczywe dzwonienie do drzwi. Poderwał się gwałtownie i wybiegł do przedpokoju, gdzie wpadł na matkę. Kto cię tu tak wcześnie przyprowadził? Zapytała niezadowolonym głosem Jadwiga. Zaraz się dowiemy, powiedział Bogdan, otwierając drzwi. Dzień dobry, szukam Bogdana. W drzwiach stanął listonosz. To list polecony DLA pani. Proszę podpisać. Listonosz wręczył Bogdanowi papiery. Dziękuję, miłego dnia. Bogdan podpisał, wziął list i zamknął drzwi. List dotarł do adresata tak szybko dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności. Po powrocie z Niemiec Bogdan nie zdążył jeszcze wynająć nowego mieszkania. Z poprzedniego zrezygnował jeszcze przed stażem i tymczasowo zamieszkał u rodziców, spoglądając na kopertę z rumuńskim adresem. Bogdan był niezwykle zaskoczony. Nie miał pojęcia, kto mógł wysłać mu list polecony z Rumunii, gdy siedział z matką przy kuchennym stole i drukował kopertę. Do kuchni wszedł Henryk. Dzień dobry. No właśnie, kto się do nas włamał z samego rana? Listonosz. Bogdan dostał list polecony z Rumunii, odpowiedziała Jadwiga. Z Rumunii? Ciekawe. Henryk podrapał się w tył głowy, jak można się było spodziewać. Wszystko po rumuńsku. Bogdan wpatrywał się w list zdziwiony, po czym wyjął telefon i włączył translator. Ale co w nim jest? Nie mogłem się doczekać, żeby dowiedzieć się, co jest w liście. Tłumaczenie jest bardzo tandetne. I jest tam coś o możliwym związku z kobietą. Kiedy Henryk usłyszał te słowa, zrobił się blady jak prześcieradło, a w jego głowie wszystko od razu ułożyło się w jedną całość. Cyganka, która zmarła wiele lat temu, mogła równie dobrze pochodzić z Rumunii. A jeśli to przypuszczenie było słuszne, cała straszna prawda mogła teraz wyjść na jaw. Henryk zdał sobie sprawę, że jest przyparty do muru i nie ma wyjścia, ale zdecydował, że jest jeszcze szansa, aby utrzymać żonę w niewiedzy. Podjął więc działania. To poważny dokument. Nie można ufać tłumaczowi online. Ubierzmy się i chodźmy do biura tłumaczeń. Henryk planował pojechać z synem i opowiedzieć mu wszystko po drodze. Miał nadzieję, że Bogdan zrozumie i mu wybaczy. A przede wszystkim, że zatai wszystko przed Jadwigą. Pewnie masz rację. Wiesz, to bardzo zabawna sytuacja. Pamiętasz, jak mówiłem ci o Stanisławie? Jest z Rumunii. Wszyscy myśleli, że jesteśmy spokrewnieni, bo tak bardzo do siebie podobni. A teraz ten list. Może wziął te plotki zbyt poważnie i postanowił to sprawdzić. Bogdan po prostu opowiedział historię, nie zdając sobie sprawy, do czego może ona doprowadzić. Pójdę z tobą, powiedziała Jadwiga. Dało się wyczuć duże podekscytowanie. Wiersze tłumaczone przez Bogdana wydawały jej się bardzo dziwne. Historia, którą opowiedział jej syn, dodatkowo ją zaniepokoiła. Gdzieś głęboko w podświadomości od razu poczuła, że coś jest nie tak. Nie warto. Pójdziemy sami, a potem ci wszystko opowiemy. Po co jechać w takim tłumie? Henryk starał się mówić jak najspokojniej. Po opowieści Bogdana ostatecznie przekonał się do swoich obaw. Właściwie to mogę iść sam. Bogdan wstał od stołu. Dotrzymam ci towarzystwa. Ojciec może spędzić przynajmniej trochę czasu z synem. Rzadko już rozmawiamy szczerze. No to ubierajmy się i jedźmy.
powiedział Bogdan i poszedł się szykować. Kiedy ojciec i syn wsiedli do samochodu, Henryk nie od razu zaczął rozmowę. Bardzo bał się reakcji Bogdana. A jeśli nie będzie chciał mnie więcej widzieć? A jeśli od razu powie wszystko Jadwidze i w jednej chwili stracę dwie najbliższe osoby? Pomyślał Henryk, zaciskając palce na dłoniach. Co się z tobą dzieje? Nie jesteś sobą? Syn spojrzał na niego ze zdziwieniem. Ja? Tak, masz rację, coś mnie gryzie. Henryk skinął głową i westchnął ciężko. No to mów. Bogdan spokojnie prowadził samochód. List go nie przestraszył, poczuł tylko ciekawość. Chyba wiem, dlaczego dostałeś ten list. Henryk bał się zacząć mówić i odwlekał moment objawienia. Henryk wziął oddech i zaczął swoją opowieść. Na początku starał się nie patrzeć na syna i uparcie patrzył tylko przed siebie. Ale potem nie mógł już na niego patrzeć. Bogdan mocno ścisnął kierownicę i bez mrugnięcia okiem patrzył na drogę. Henryk wciąż opowiadał swoją historię, przeplatając ją ciągłymi przeprosinami i deklaracjami miłości. Mówił synowi, jak bardzo jest szczęśliwy, że Bogdan dołączył do ich rodziny i że niczego nie żałuje. Bogdan słuchał i nie mógł uwierzyć własnym uszom. Nie czuł ani złości, ani rozczarowania. Ogarnęło go odrętwienie. Świat, w którym żył przez tyle lat, zawalił się z dnia na dzień. Próbował przetrawić to, co usłyszał, ale nie mógł. W końcu Henryk skończył swoje wyznanie i spojrzał pytająco na syna. Czekał, aż Bogdan zacznie krzyczeć, złościć się, ale nic takiego się nie stało. Nadal w milczeniu wpatrywał się przed siebie. Jego twarz była nieprzenikniona. Synu, powiesz coś, proszę? Błagam cię, powiedział Henryk. Cóż, Bogdan nie wiedział, co powiedzieć. Zdaję sobie sprawę, że jesteś w szoku, ale muszę wiedzieć, że jesteś w stanie mi wybaczyć, inaczej tego nie przeżyję. Zrzuciłeś na mnie te wszystkie informacje i oczekujesz natychmiastowej odpowiedzi. Bogdan w końcu odzyskał mowę. Przepraszam, przepraszam, masz rację. Henryk opuścił głowę. Z jego oczu popłynęły łzy. Trudno mi narzekać. Wychowali mnie w miłości, dali szczęśliwe dzieciństwo zamiast horroru domu dziecka, ale to wszystko trudno sobie uświadomić. Bogdanowi zrobiło się żal ojca. Synu, błagam cię bardzo, nie mów mamie, ona tego nie przeżyje. Dowiedziałem się prawdy przez czysty przypadek. Prędzej czy później ona też się dowie. W tym momencie Bogdan zatrzymał się na parkingu przed biurem tłumaczeń i wyłączył samochód. Jeśli zrobimy wszystko dobrze, ona się nie dowie. Henryk nie chciał dopuścić do siebie nawet myśli, że Jadwiga mogłaby się dowiedzieć. Dobrze, Bogdan nie chciał się teraz kłócić, więc wybaczasz mi? Henryk spojrzał na syna z nadzieją. To bardziej skomplikowane. Muszę sobie uświadomić nową rzeczywistość, ale nie zrezygnuję z rodziny. A ty i mama jesteście moją rodziną oczywiście. Synu, to wszystko, co Henryk mógł powiedzieć. Znowu popłynęły łzy. Tato, wyjeżdżamy. Teraz musimy jeszcze przetłumaczyć list. Musimy jasno powiedzieć, czego ode mnie chcą. Bogdan poklepał ojca po ramieniu, wziął list i poszedł do biura. Kilka dni później Bogdan otrzymał gotowe tłumaczenie. Dowiedział się z niego, że chce się ustalić jego pokrewieństwo z rumuńską rodziną tego samego Stanisława. A jeśli to pokrewieństwo zostanie potwierdzone, Bogdan odziedziczy ogromny majątek. Tak niesamowita wiadomość była DLA niego całkowitym zaskoczeniem. Przez te wszystkie dni Bogdan myślał, że jest poszukiwany tylko po to, aby połączyć się z krewnymi. Nawet nie pomyślał o ewentualnym spadku. Bogdan zdecydował, że musi pilnie powiedzieć o wszystkim ojcu. Rozmowa w domu nie była możliwa, Jadwiga nie mogła jej słyszeć. Postanowił więc odebrać Henryka z pracy i opowiedzieć mu o wszystkim w drodze do domu. Bogdan zamienił się zmianami z kolegą i pojechał do szpitala ojca. Jego zmiana właśnie dobiegała końca. Cześć, jakie wieści? Henryk zapytał zniecierpliwiony, zanim jeszcze zdążył wsiąść do samochodu. Wiadomość jest wielka. Być może wsiadasz do samochodu spadkobiercy wielomilionowej fortuny. Bogdan uśmiechnął się chytrze. To znaczy, Henryk nie rozumiał, do czego zmierza jego syn. Dostałem tłumaczenie listu. Muszę zrobić test DNA. Jeśli potwierdzi on pokrewieństwo z moją rzekomą rumuńską rodziną, otrzymam duży spadek. Bez żartów? Henryk nie mógł uwierzyć własnym uszom. Niemożliwe. I co mam zrobić? Henryk nie mógł pojąć, co się dzieje. Jutro oddam materiał biologiczny i zostanie on wysłany do Rumunii.
Jeśli rzeczywiście jestem ich krewnym, notariusz skontaktuje się ze mną i przekaże mi wszystkie instrukcje. To dopiero wiadomość. Nawet w najśmielszych fantazjach nie wyobrażałem sobie czegoś takiego. Nawet ja nie mogłem sobie tego wyobrazić. Bogdan uśmiechnął się. Cóż, zobaczymy, co wykaże badanie, a potem się zobaczy. Jadwiga czekała na nich w domu. Od kilku dni była w ciągłym amoku. Ojciec i syn postanowili powiedzieć jej, że list zawierał zaproszenie na staż do rumuńskiej kliniki, ale nie było w nim nic o związku. Był to po prostu błąd tłumacza. Jadwiga przyjęła to wyjaśnienie, ale wcale nie poczuła się spokojniejsza. Czuła, że coś jest przed nią ukrywane, ale nie mogła zrozumieć co. Minął ponad miesiąc od testu DNA, a Bogdan z niecierpliwością czekał na wynik, ale wciąż go nie było. W końcu na jego e-mail przyszła oficjalna odpowiedź o wynikach badania. Wynikało z niej, że Bogdan rzeczywiście jest krewnym rodziny Stanisławów. Oprócz wyników testu DNA był też list od rumuńskiego notariusza. Pisał on, że ustalone pokrewieństwo nie jest wystarczające, by Bogdan dziedziczył z testamentu. Spadkobiercą mogła być sama Weronika lub jej dzieci. Ponieważ jednak Weronika od dawna nie żyje, nie będzie możliwe udowodnienie, że Bogdan jest jej synem. Notariusz zasugerował jedyną możliwą opcję – zeznania świadków. Ktoś musiał potwierdzić, że Bogdan rzeczywiście jest synem zmarłej Weroniki. Po przeczytaniu tego Bogdan natychmiast zadzwonił do ojca. Halo! Henryk szybko podniósł słuchawkę. Dostałem odpowiedź z Rumunii. Pokrewieństwo zostało potwierdzone. Gratuluję, jesteś teraz milionerem. To nie jest takie proste, tato. Potrzebujemy zeznań. I wygląda na to, że jedyną osobą, która może je dać, jesteś ty. Co trzeba zrobić? Henryk od razu pomyślał o Jadwidze. Jak mam jej to wszystko wytłumaczyć? Ty i ja musimy polecieć do Rumunii i załatwić sprawę spadku. Dobrze, ale musimy wymyślić jakąś przykrywkę DLA mamy. Nie możemy jej powiedzieć o Rumunii. To będzie zbyt podejrzane po liście. Tak, ale nie wiem, co możemy wymyślić. Powiedzmy, że odziedziczysz po moim dalekim krewnym, który mieszkał w Polsce. Myślisz, że w to uwierzy? To nie brzmi zbyt przekonująco. Bogdan wątpił w powodzenie swojego planu. Nie mamy innych opcji. Musimy ją przekonać. Dobra, spróbujmy. Zarezerwuję nam bilety, załatwię wolne w pracy. W porządku, synu. Do zobaczenia wieczorem. Jadwidze nie spodobała się historia o spadku. Patrzyła na męża z niedowierzaniem, gdy jej to wszystko opowiadał. Ale dlaczego nigdy nic o nim nie słyszałam? Zapytała Jadwiga, unosząc brwi. Bo nie rozmawiałam z nią od lat. Ale on nie ma żony ani dzieci. Postanowił więc zapisać wszystko Bogdanowi. Widocznie uznał, że to nasz syn jest godny jego spadku. No, powiedzmy. Stuknęła nerwowo palcami w stół. Ale dlaczego nie mogę polecieć z tobą do Polski? Kochanie, po co ci ten cały stres? Poza tym boisz się samolotów. Henryk mówił cicho i przekonująco. W porządku, ale obiecuję, że zadzwonisz i opowiesz mi o wszystkim, co się wydarzy. Będę. Zanurzymy cię we wszystkich szczegółach sprawy. Henryk przytulił mocno żonę i delikatnie pogłaskał ją po włosach. Jestem bardzo niespokojny. Cały czas się martwię. Nie wiem dlaczego, a jestem bardzo blisko z mężem. Nie denerwuj się. Wkrótce wrócimy i życie będzie się toczyć jak zwykle. Nie będzie ani śladu twojej ekscytacji. Ale nasz syn będzie miał możliwości, o których ty i ja nigdy nie marzyliśmy. Kilka dni później Jadwiga odprowadziła syna i męża na lotnisko. Henryk i Bogdan wyjechali bez większych emocji. Byli pewni, że nikt poza nimi nie powie prawdy. Lekarz, który kiedyś zaproponował Henrykowi zamianę dzieci, już dawno zmarł. Innych świadków w sprawie nie było. Sprawy w Rumunii potoczyły się szybko. Henryk podpisał wszystkie niezbędne dokumenty, które opowiadały historię zamiany. Przedawnienie już dawno minęło, a to był inny kraj, więc Henrykowi nic nie groziło. Bogdan natomiast biegał po różnych instancjach i sporządzał wszystkie niezbędne papiery do otrzymania spadku. Cała rumuńska rodzina, z ciocią Elżbietą na czele, chciała poznać swojego nowo odnalezionego krewnego. Pomiędzy załatwianiem spraw Bogdan i Henryk znaleźli więc czas, by odwiedzić rodzinę. Bogdan został przyjęty w najlepszy możliwy sposób. Jego podobieństwo do Weroniki było tak duże, że nikt nie miał wątpliwości, że jest jej synem. Henryk natomiast początkowo został przyjęty źle. Oskarżano go o odseparowanie dziecka od krewnych. Szybko jednak okazało się, że tak nie było. Gdyby nie Henryk,
Bogdan trafiłby po prostu do sierocińca i nikt nie szukałby jego krewnych. Dlatego stosunek do Henryka szybko się zmienił. Ciotka Elżbieta poczuła się w obowiązku opowiedzieć Bogdanowi o jego rodzinie. Chciałaby syn Weroniki poznał swoje korzenie i uczcił pamięć zacnej matki. Kilka razy przyszedł do niej na kawę, a ona opowiedziała mu kilka faktów z ich rodzinnej biografii. Komunikacja odbywała się w języku angielskim, który Bogdan i ciocia Elżbieta dobrze znali. Twoja mama była wspaniałą osobą i bardzo mi przykro, że wszystko tak się skończyło, powiedziała ciocia Elżbieta. Nalej Bogdanowi kawy. Mówisz o jej śmierci? Wyjaśnił Bogdan. I o tym też. Przed wyjazdem bardzo się pokłóciliśmy, a potem już nigdy się do siebie nie odezwaliśmy. Dlatego nic nie wiedziałem o twoich narodzinach. O co się pokłóciliście? Nie chciałem, żeby wyjechała do Rosji, żeby zostawiła rodzinę. Powiedziałem jej wiele złych rzeczy, których żałuję przez te wszystkie lata. Próbowałem ją potem znaleźć, przeprosić, ale bezskutecznie. Ale dlaczego chciała wyjechać? Zapytał Bogdan. Poznała bogatego mężczyznę z Rosji. Obiecał jej dobrą pracę. Dała się nabrać na pieniądze. Weronika zawsze chciała pomóc rodzinie, chciała utrzymać rodziców. Ale myślałem, że wyjechała do Rosji i nigdy więcej nie napisze. Nie, kilka razy przyjechała do Rumunii, ale po tamtej kłótni przestałem się z nią kontaktować. A potem wróciła i nigdy więcej się nie odezwała. Gdybyś nie spotkał Stanisława w Niemczech, nigdy byśmy się nie dowiedzieli, że Weronika ma syna. Więc nie wiesz, kto jest moim biologicznym ojcem. Bogdan był po prostu ciekawy. Nie chciał nikogo szukać? Nie, nawet nie zasugerował. Nigdy nikomu nie powiedziała, że znalazła miłość. A może to wcale nie była miłość? Nigdy się tego nie dowiemy. A co z rodzicami Weroniki? Chciałbym poznać dziadków. Bogdan spojrzał pytająco na Elżbietę. Niestety, nie żyją od dawna. Matka Weroniki zmarła niemal natychmiast po jej zaginięciu. Nie mogła znieść żałoby. A jej ojciec zmarł, gdy Weronika mieszkała jeszcze w Rumunii. To wszystko jest bardzo smutne. Bogdan upił łyk kawy. Tak, ale teraz się poznaliśmy i bardzo się z tego cieszę. Elżbieta spojrzała na Bogdana z czułym uśmiechem. Ja też się cieszę. Mam tylu krewnych w jednej chwili. On też się uśmiechnął. Wpadnij do nas czasem. Zawsze jesteś mile widziany. Będę, ale ty też przyjedź do Rosji. Przedstawię cię mojej mamie. To wspaniała kobieta. Cieszę się, że trafiłeś do dobrej rodziny, ale przepraszam, że spotkaliśmy się tak późno. Twarz cioci Elżbiety na chwilę pociemniała. Ale lepiej późno niż wcale. Bogdan powiedział zachęcająco. Och, mam coś dla ciebie. Ciotka Elżbieta poderwała się z fotela i wybiegła do pokoju. Kilka minut później wróciła z kopertą w rękach. Co to jest? Bogdan spojrzał na ciotkę z zaciekawieniem. Ciotka Elżbieta podała kopertę Bogdanowi. Otworzył ją i zajrzał do środka. Było tam kilka zdjęć. Pierwsze przedstawiało piękną czarnowłosą kobietę. Wyglądała jak żywa. Wyraz jej oczu był dokładnie taki jak u Bogdana. Od razu to zauważył. Czy to mama? Bogdan zapytał, nie odrywając wzroku od zdjęcia. Tak, naprawdę piękna. Oczy cioci Elżbiety zalśniły łzami. Bardzo. Bogdan wyjął pozostałe dwa zdjęcia. Na jednym Weronika stała obok cioci Elżbiety i Bogdan od razu ją rozpoznał. Niewiele się zmieniła przez te lata, a na drugim Weronika obejmowała ramieniem jakąś kobietę. A to kto? Bogdan podniósł wzrok na Elżbietę. To twoja babcia, mama Weroniki. Mogę zatrzymać te zdjęcia? Oczywiście, dlatego je przyniosłam. Żebyś i ty miał pamiątkę po mamie. Dziękuję. Bogdan włożył zdjęcia do koperty i schował ją do kieszeni na piersi. Ucieszył się z takiego prezentu, ale poczuł też silną potrzebę zadzwonienia do przybranej matki. Syn Bogdana kontaktował się z nią codziennie. Opowiadał jej o szczegółach otrzymania spadku, unikając ostrych sformułowań. Ostatniego dnia przed wyjazdem do Rosji Henryk i Bogdan długo próbowali dodzwonić się do Jadwigi. Ona jednak nie odbierała telefonu. Może coś się stało? Henryk chodził w te i z powrotem po pokoju hotelowym. Nie denerwuj się, nic jej nie jest, uspokajał ojca Bogdan. Chociaż sam bardzo się martwił. Jadwiga nigdy nie oddzwoniła. Lot z Rumunii minął w zupełnej ciszy. Bogdan i Henryk chcieli jak najszybciej wrócić do domu i upewnić się, że z Jadwigą wszystko w porządku. Czas wlókł się niemiłosiernie. W dodatku spóźnili się na odprawę paszportową, a ich bagaże długo nie były wydawane.
Taksówka, którą wezwali z lotniska, bardzo się spóźniła, a kiedy już wsiedli, niemal natychmiast stanęli w ogromnym korku. Kiedy taksówka w końcu dotarła do domu, Henryk i Bogdan byli na skraju załamania nerwowego. W końcu jednak drzwi ich mieszkania otworzyły się. Henryk drżącą ręką włożył klucz do dziurki od klucza. Korytarz był ciemny. Bogdan sięgnął po włącznik i zapalił światło. Jadwiga! Henryk, nie rozbierając się, wbiegł do pokoju. Jestem, czemu tak krzyczysz? Jadwiga siedziała spokojnie w fotelu i wpatrywała się w pustkę. Wszystko w porządku? Dlaczego? Henryk ciężko oddychał. Mamo, dzwonimy do ciebie od wczoraj. Nie odbierasz, nie oddzwaniasz. Dlaczego nie? Oboje prawie straciliśmy przytomność. Ja też. Powiedziała spokojnie Jadwiga. Henryk w końcu złapał oddech i spojrzał pytająco na żonę. Ja też prawie zwariowałam. O czym ty mówisz, mamo? Wczoraj dostałeś ciekawy list. Powiedziała Jadwiga, odwracając w końcu wzrok do męża. Jaki list? Zapytał Henryk, choć zaczynał już coś rozumieć. List z Rumunii. Są tam wszystkie dokumenty, które szczegółowo opisują, po jaki spadek pojechałaś. Oczywiście musiałam siedzieć z tłumaczem, ale jakie były inne opcje? Naprawdę, nikt nie chciał mi powiedzieć. Dziękuję Henryku, że przynajmniej nie wyskoczył ci mail. Jadwiga była spokojna. Jej głos tylko trochę drżał. Mamo, proszę, wysłuchaj nas. Henryk spojrzał na matkę łagodnie. Jestem gotowa was wysłuchać, ale sama już wszystko wiem. Henryk usiadł naprzeciwko żony i zaczął przepraszać. Próbował wytłumaczyć motywy swojej zmiany, usprawiedliwiał swoje kłamstwa z ostatnich kilku miesięcy i starał się uspokoić żonę. Jadwiga była jednak zaskakująco spokojna. Nie histeryzowała, nie płakała, nie oceniała męża. Minęły ponad 24 godziny, odkąd prawda została jej wyjawiona. Miała czas przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości i w pełni ją zaakceptować. Przez te wszystkie lata uważała Bogdana za swojego syna i nadal go za takiego uważała. Nie obchodziło jej, że nie był tym, którego nosiła przez 9 miesięcy. Bogdan był jej synem i nic nie mogło zmienić tego faktu. Jedyną rzeczą, na której jej zależało, było niemowlę, które zmarło lata temu. Poczuła nagłą potrzebę dowiedzenia się czegokolwiek o nim. Gdzie jest pochowane zmarłe dziecko? Jadwiga przerwała mężowi, który był już w trakcie trzeciej rundy przeprosin. Henryk nie od razu zrozumiał pytanie żony. Gdzie jest pochowane nasze dziecko? Jadwiga powtórzyła powoli. Nie wiem. Miał być pochowany przez opiekę społeczną razem z biologiczną matką Bogdana. Chcę, żebyś się dowiedziała, gdzie jest ich grób. Jadwiga czuła, że musi uczcić pamięć swojego dziecka, którego nigdy nie poznała. Postaram się dowiedzieć wszystkiego. Henryk zrozumiał, że lepiej nie kłócić się z żoną. Synku, chodź do mnie. Jadwiga zwróciła się do Bogdana. Tak, mamo. Bogdan podszedł bliżej. Bardzo cię kocham i proszę, nie myśl, że nagle zacznę cię inaczej traktować. Ścisnęła syna mocno w ramionach. Ja też cię kocham. Mamo, jesteś dla mnie najukochańszą osobą na świecie. Ja też bardzo cię kocham. Henryk podszedł do żony i syna i dołączył do rodzinnego uścisku. Następnego dnia Henryk udał się do szpitala, aby dowiedzieć się o losie zmarłego rodzonego syna. Niestety, nic na ten temat nie wiedzieli. Pogrzebem zajmowała się opieka społeczna. Należało zapytać tam, w archiwum. Tak też Henryk uczynił. Oczywiście według dokumentów nie był nikim DLA zmarłego dziecka. Odmówiono mu więc udzielenia jakichkolwiek informacji. Proszę, zawrzyjmy umowę. Naprawdę muszę wiedzieć, gdzie jest ten grób. Henryk nie chciał odejść bez uzyskania odpowiedzi na swoje pytanie. Człowieku, zrozum, nie mam prawa. Odparł zmęczony pracownik. Jestem gotów zapłacić, tylko powiedz mi ile? Po tych słowach Henryk zorientował się, że kobieta jest gotowa się poddać. Zawahała się i przez chwilę milczała. W porządku, oto ile. Napisała kwotę na kartce i podsunęła ją Henrykowi. Mamy umowę? Henryk wyjął portfel i zaczął odliczać. Jezu, tylko nie tutaj! Kobieta przewróciła oczami. O tak, podekscytowanie Henryka sprawiło, że zapomniał o ostrożności. Lepiej przelewem. I kobieta zapisała numer swojej karty bankowej. Jak sobie życzysz? A kiedy podasz mi lokalizację grobu? Czekaj. Kobieta wstała i gdzieś poszła. Wróciła po 10 minutach i przyniosła Henrykowi kartkę z adresem cmentarza i numerem właściwej kwatery. Dziękuję bardzo.
Henryk był w pełni szczęśliwy, że udało mu się spełnić życzenie żony. Nie ma za co. Współpracownica nie była zbyt zadowolona, nawet biorąc pod uwagę, że za tak błahą prośbę otrzymała niemałą nagrodę. Miłego dnia. Henryk pospieszył do wyjścia. Nie mógł się doczekać, kiedy zadowoli Jadwigę. Nie wiedział, z czego się tak cieszy. Dopiero co dowiedział się, gdzie pochowano jego dziecko. Czuł się jednak niezwykle lekki i szczęśliwy. Być może dlatego, że tajemnica, którą skrywał przez tyle lat, nie wisiała mu już na szyi. Teraz Jadwiga wiedziała już wszystko. Co więcej, przyjęła to wszystko bardzo honorowo i nie żywiła urazy do męża. Jej miłość do Bogdana była tak silna, że nie wyobrażała sobie nikogo innego na jego miejscu. Jadwiga zawsze taka była, a teraz postanowiła, że wszystkie jej nieudane ciąże miały wprowadzić Bogdana do jej życia z Henrykiem. Kochanie, wróciłem! Krzyknął Henryk, wchodząc do mieszkania. Jestem w kuchni, powiedziała Jadwiga, wciąż gotując. Właśnie byłam w opiece społecznej dowiedzieć się, gdzie jest pochowane nasze dziecko. Na te słowa Henryk nawet drgnął. Był tak przyzwyczajony do tego, że jego dzieckiem jest Bogdan, że bał się powiedzieć coś takiego. Dziękuję, to dla mnie ważne. Jadwiga otarła łzę. Możemy pojechać tam jutro, jeśli chcesz, zaproponował Henryk. Tak, chodźmy. Może Bogdan zechce pójść z nami. W końcu tam jest pochowana jego własna matka. Jasne, zapytam go. Następnego dnia cała rodzina pojechała na stary cmentarz, który znajdował się kilka kilometrów od miasta. W samochodzie było cicho, każdy był pogrążony we własnych myślach. Kiedy w końcu dotarli na miejsce, wszyscy byli podekscytowani. Mijając działkę za działką, wszyscy zbliżyli się do czegoś bardzo ważnego. Bogdan jako pierwszy zobaczył grób z odpowiednim numerem i zatrzymał się. Od razu było widać, że od dawna nikt nie odwiedzał pochowanych tu osób. Grób był cały zarośnięty i uschnięty. Krzyż ledwo wyglądał zza wysokiej trawy. Nie było żadnego pomnika. Kto mógł go postawić? Stali w milczeniu, patrząc na miejsce, które tak wiele znaczyło DLA każdego z nich. To miejsce wymagało uporządkowania. Jadwiga pierwsza przerwała ciszę. I pomnik powinien stanąć. Bogdan poparł matkę. Myślę, że twoim rumuńskim krewnym powinno się powiedzieć, gdzie jest ten grób, powiedziała. Tak, też o tym myślałem, odparł syn. Miał dziwne uczucie. Stał na grobie kobiety, której nigdy nie znał, kobiety, o której istnieniu dowiedział się dopiero kilka tygodni temu, ale która dała mu życie. Zastanawiał się, jak potoczyłyby się jego losy, gdyby nie umarła. Czy byłby tak szczęśliwy jak teraz, czy zostałby lekarzem? Z pewnością nie chciałby zmieniać swojej przeszłości, ale nie mógł przestać myśleć o własnym, być może innym życiu. Teraz wszystko będzie dobrze, mruknęła Jadwiga. Wszystkie zmartwienia ostatniego czasu opuściły ją w końcu, stojąc w miejscu, gdzie pochowano jej własnego syna. Zrozumiała, że teraz wszystko będzie dobrze. Nie czuła smutku, tylko spokój i pragnienie, by to miejsce było godnym miejscem spoczynku DLA obojga zmarłych. Jej własnego dziecka, które zmarło ledwo zaczynając życie, jako niewinny aniołek i zupełnie obcej osoby, która była matką jej syna. Podróż do domu przebiegała już w spokojniejszej atmosferze. Wszyscy rozmawiali, snuli plany na przyszłość. Synu, jesteś teraz milionerem, prawda? Gdzie zamierzasz wydać swoje pieniądze? Henryk zapytał z uśmiechem. Dobre pytanie. Bogdan zastanowił się. Mam nadzieję, że nie wydasz ich tylko na rozrywkę i mamusię? Przecież jestem lekarzem. Roześmiał się chłopak. Nie mam tyle wolnego czasu, żeby się tak dobrze bawić. Przede wszystkim muszę skończyć dacze. Mam już dość odkładania tego na później. Po drugie, muszę zamówić pomnik. A po trzecie, nie wiem. Bogdan zaśmiał się jeszcze mocniej. Trudno być bogatym. Henryk zrobił grymas rzekomego współczucia. Dlaczego? Otworzę własną prywatną klinikę i będę pierwszym na świecie operującym biznesmenem. Odparł marzycielsko Bogdan. Pierwszym? Jadwiga zapytała z niedowierzaniem. Cóż, nie znam żadnego, więc nie istnieją. Uwielbiam twoją arogancję. Uśmiechnęła się Jadwiga, patrząc z miłością na syna. Wiedziała, że w jego życiu wszystko będzie dobrze. Z osobnego oddziału dobiegały krzyki i jęki. Młody mężczyzna w białym kitlu chodził nerwowo w te i z powrotem po korytarzu. Jego żona wyprowadziła go z sali 5 minut temu. Od początku nie chciała, aby jej mąż był obecny przy porodzie.
Po kolejnych długich 15 minutach głos położnej w końcu dotarł do mężczyzny. Bogdan, wracaj szybko. I Bogdan, podekscytowany, pobiegł z powrotem na oddział. Wszystko w porządku. Spojrzał od żony do położnej, która trzymała w ramionach maleńkie dziecko. Wszystko jest w porządku. Gratuluję narodzin córeczki. Położna zawinęła dziecko w pieluszki i położyła na piersi matki. Bogdan podszedł do żony i obejmując ją ramieniem, spojrzał na córkę. Była bardzo podobna do swojej mamy Sabiny. Bogdan od razu zrozumiał, że chce związać swój los z tą właśnie kobietą. Marzył o swojej córce. Chciałby, była tak piękna i słodka jak Sabina. I teraz jego marzenie się spełniło. Bogdan poślubił Sabinę 3 lata temu. Poznali się w Rumunii, kiedy Bogdan pojechał odwiedzić swoich krewnych. Sabina również pochodziła z Rosji, pracowała jako tłumacz i często podróżowała w interesach. To właśnie podczas jednej z takich podróży poznała Bogdana. Młodzi ludzie natychmiast się w sobie zakochali i wkrótce pobrali. Z tego związku najbardziej cieszyła się Jadwiga. Kochała swoją synową i traktowała ją jak własną córkę. Henryk również od razu zakochał się w Sabinie. Cieszył się, że syn znalazł tak wartościową dziewczynę. Przede wszystkim Henryk obawiał się, że spadek po Bogdanie przyciągnie do niego jakiegoś kupca. I cieszył się, że tak się nie stało. Sabina była miłą i szczerą dziewczyną. A Henryk widział, że ona naprawdę kocha jego syna. Po ślubie Bogdan i Sabina przeprowadzili się do dużego wiejskiego domu, który Bogdan kupił na nowe życie rodzinne. Nadal pracował w szpitalu. Duży spadek nie skłonił go do porzucenia chirurgii. Nigdy nie otworzył własnej kliniki. Uznał, że nie chce grzęznąć w papierkowej robocie i kontrolach. Henryk natomiast pożegnał się z medycyną i przeszedł na emeryturę. Chciał poświęcić więcej czasu rodzinie, zwłaszcza gdy dowiedział się, że wkrótce zostanie dziadkiem. Bogdan zapewniał rodzicom wszystko, czego potrzebowali, a nawet więcej. Byli wdzięczni synowi i bardzo z niego dumni. Ty i ja wychowaliśmy porządnego człowieka, często powtarzała mężowi Jadwiga. Spośród wszystkich rumuńskich krewnych Bogdan miał najbliższy kontakt ze Stanisławem. Teraz ich komunikacja nie dotyczyła już tylko chirurgii. Stali się sobie bliscy rodzinnie. Bogdan często latał do Ameryki, aby go odwiedzić, ale nigdy nie został tam, aby pracować. Nie wyobrażał sobie zostawić rodziców samych w innym kraju. Sabina nie chciała się nigdzie przeprowadzać. Ciocia Elżbieta również była w częstym kontakcie z Bogdanem. Opowiadała mu o swojej mamie i innych krewnych, zagłębiając się w historię ich licznej rodziny. Pewnego razu ciocia Elżbieta poleciała nawet do Rosji, aby odwiedzić grób Weroniki, miejsce, które teraz było nie do poznania. Na opuszczonym grobie zawsze były świeże kwiaty, a skurczony krzyż zastąpiono nowym marmurowym pomnikiem. Bogdan i Jadwiga często przychodzili tu razem i po prostu znikali w swoich myślach. Ich życie potoczyło się tak, jak musiało się potoczyć DLA kogoś, kto w swoich rękach trzyma nici wszystkich naszych losów i nikt z nas nie może tego zmienić.